rekordzistą tej skoczni jest Kamil Stoch, który, przypomnijmy, skoczył tutaj 136 metrów, czyli jeszcze metr dalej. Nie zauważalny. 8-9 setnych metra na sekundę. Nie pomógł krańcowi w uzyskaniu dobrego rezultatu. 99.5 meters z 99,5 metra. To byłby skoku słoweńskiego skoczka. Ja że prognozy przewidują, że wieczorami wiatr zawsze ucicha. Także chodźmy dobrej myśli. No to mamy następnego skoczka. Po raz drugi na belce startu. Piotr Żyła ruszył już teraz jest przy progu. Za chwilę wyjdzie z tego progu. Miejmy nadzieję, że poleci daleko.